powiedział o Wąkiliu jako wychowawca, jako człowiek służący braciom, jako wzorzec naśladowania. I w tym kontekście pochylimy się krótko nad życiorysem księdza Siwki, a skoncentrujemy się głównie nad tym czasem, kiedy on budował mursy, kiedy on był w Niemcu, kiedy był wzorcem dla swoich uczniów. Spotykałam się z osobami, w których rodzinie był ktoś z bliskich, kogo uczył ksiądz Roman Siwko. Jedna z pań przekazała mi kserokopię archiwalnego świadectwa, gdzie jest podpisany ksiądz Roman Siwko. Zginął księcią małżeńską w roku 1942. Zginął w Oświęcimiu. Zginął śmiercią małżeńską za kościół, za wyjątku. Oddał życie. W roku 1999 został ogłoszony przez świętego obecnie Jana Pawła II papieża, błogosławiony razem ze 108 męczennikami, którzy oddali życie za wiarę, za Polskę, za to cudowne i piękne. Skupmy się na tym okresie seminarium, na tym okresie złożonego seminarium. Przenosimy się do roku 1905, bowiem ksiądz Roman Siwko bezpośrednio od 3 lat pracy w Tarnowie, w seminarium tarnowskim, został skierowany przez biskupa Leona Wałęsę do Niemca, żeby tutaj pracował na niej jako katecheta gimnazjalny, a potem inspirował środowisko do założenia kursu gimnazjalnej. Po długich staraniach w Niemcu powstaje gimnazja. 1 września 1905 roku następuje uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1905-1906 i rozpoczyna się nabożeństwo i nabożące. Wówczas to nabożeństwo jest odprawione w kościele świętego Mateusza, który był jedyny dla społeczności mielskiej, jedyną taką świątynią. Ksiądz Jan Dragłowski, jak czytamy w rzędnikach, jak czytamy w źródłach, inspiruje wszystkich do takiej pięknej informacji, która odprawia też mszę świętą. Na razie naukę gimnazjum letnich rozpoczynają zaledwie 2 oddziały. Oddział klas pierwszych, a nie jest to w budynku szkoły żeńskiego kościoła. Religię uczy wówczas ksiądz Franciszek Maligowski, którego oddział spoczywa na cmentarzu na wiarę w grobie kapłańskim. Ksiądz Maligowski uczy też religii. Jest proboszczem parafii świętego Mateusza w Niemcu. 26 sierpnia 1907 roku Szkolna Rada Krajowa w porozumieniu z organami prowadzącymi z konsystorium biskupów w Tarnowie mianuje księdza Romana Siwkę zastępcą katechety w nowym powstałym niewielkim jeszcze gimnazjum w Niemcu. Po przybyciu do Niemca ksiądz Siwko mieszka początkowo w domu prywatnym. Gimnazjum mieści się na początku w szkole podstawowej żeńskiej, tuż koło kościoła, po obecności świętego Mateusza na Karolce. I wydaje mi się, że ojczyk na ojczyku, tutaj taką całą fotografię, to jest przy rynku. Gimnazjum potem było w budowie. Nowy katedra uczył religii w drugim oddziale, oddziale Kalibę, od klasy pierwszej aż do trzeciej. Uczył nie tylko religii, ale wykładał też łacinę, która była językiem obowiązującym. W sumie miał 20 godzin nauki tygodniowo, resztę przeznaczał na pracę duszpasterską oraz pedagogiczną formację młodzieży. Z każdym rokiem przybywały nowe oddziały wraz. 14 lipca 1911 roku Rada Szkolna Krajowa zatwierdziła księdza Romana Siwkę i nadała mu tytuł profesora. Zaszczytny tytuł profesora. Tytuł zobowiązujący. 27 września 1911 roku ówczesny dyrektor gimnazjum mielskiego poszedł na urlop i na zasłużony odpoczynek. Wówczas na czas jednego roku władze przekazują dyrektorowanie księdzu Romanowi Siwce. Ksiądz Roman Siwko wówczas 27 września 1911 roku przejmując urząd dyrektora.
wygłosił uroczystą relację i przemówienie, w którym dziękował odchodzącemu dyrektorowi za wielkie dzieło wychowania i kształcenia młodego pokolenia. Pozwolę sobie zacytować fragment przemówienia wygłoszonego przez księdza Pawła Siwkę, bowiem treść tego przemówienia wydaje nam obraz osobowości tego niezwykłego kapłana. Ksiądz Roman Siwka, zwracając się do ówczesnego dyrektora odchodzącego na zasłużone uczyny, przyrządził następującymi słowami. Wielce szanowny panie dyrektorze, 6 lat upłynęło właśnie od czasu, kiedy przybyłeś do Mielca, aby jako dyrektor wprowadzić rzecz panu gimnazjum. Praca była niełatwa. Każdy bowiem nowo powstający zakład wymaga wielkiej pieczołowitości i opieki. Podobnie jak małe dzieci, musi zostawać zawsze pod opieką troskliwych rodziców. Pilnie trzeba czuwać, by ten cel został osiągnięty. Do zaangażowania się w wychowanie młodego pokolenia, czyli nas, przenosimy się zatem w czasy bardzo odległe, do poprzedniego stulecia i zastanawiamy się, kim wasz patron waszej szkoły, bo to, że pochodzicie do takiej szkoły imienia błogosławionego księdza Romana Siwki, to sobie wnioskuję. I warto coś o tej konkretnego, tej postaci wiedzieć. Może to samej, tak woli powtórzenia do czasami sylwetki księdza Romana Siwki. Otóż po wzoru poznanym egzaminie maturalnym bez złożenia wstępnego seminarium duchownego w Karolowie. Ale te występy były przemyślane. Wybór konsekwentnie realizowany, gdzie wielki wpływ ma rodzina, ale też przyjaciele, znajomi, nauczyciele, formatorzy, wychowawcy i wielcy przyjaciele młodego człowieka, ale też ludzie bardzo wymagający. Bo jak święty Jan Paweł II wspomina i mówi bardzo często, znany na wszystkich ten cytat, musicie od siebie wymagać, jak gdyby inni od was wymagali. Bo to procentuje w dalszym życiu, aż do końca. A więc po rozpoczętych studiach w 1900 roku, studiach seminaryjnych, przyjmuję najpierw sutannę kapłańską, zostaję diakonem, wreszcie odpowiedzialny przed Panem Bogiem ludźmi, odpowiedzieć tak, wysłużyć Bogu ludziom jako kapłan w diecezji tarnowskiej. Potrzebuję mieć święcenia kapłańskie 29 czerwca 1904 roku. Już wówczas słynie jako wzorowy seminarzysta i kapłan. Proszę sobie wyobrazić, że bezpośrednio po przyjęciu tego sakramentu, po tych uroczystościach, kiedy zostaje kapłanem, kiedy przyjmie święcenie kapłańskie, zostaje wyznaczony przez ówczesnego biskupa Pana Wojny jako kapelan. Zostaje wybrany biskupa, on młody kapłan, z takim wielkim doświadczeniem. Mało tego, zostaje zamianowany bezpośrednio na przyjęcie sakramentu kapłaństwa notariuszem diecezjalnym oraz prefektem małego seminarium w Tarnowej. Zostaje też ojcem duchownym w małym seminarium w Tarnowie, aby tam towarzyszyć kredytom i towarzyszyć również formowaniu się i kształtowaniu tego pięknego kapłańskiego życia. Dopiero po 3 latach zostaje zamianowany na urząd katechety w Niemcu i przyjeżdża tu 26 sierpnia 1907 roku, mając 3-letnie doświadczenie kapłańskie w diecezji tarnowskiej jako notariusz, w kurii diecezjalnej jako kapelan biskupa Leona Paweli, prefekt małego seminarium i wreszcie ojciec duchowny, czyli spowiednik i formator tych młodych powołań kapłańskich. Warto w tym momencie zatrzymać się jeszcze na charakterystyką postaci księdza Siwki, bowiem wątek mielecki będzie nam szczególnie bliski. Otóż biografowie i bliscy księdza Siwki, zwłaszcza za przyjaźń z rodziny Janny Zniszowskiej, której kontynuował naukę, wspominają, że także
zatoki przedwcześnie uśmiały. Odżywiał się bardzo skromnie, racjonalnie, przez można ascetycznie. Przemawiał prosto, ale we wszystkim chciał budzić alumnów do pięknego, kapłańskiego, godnego i powiedzialnego życia. Wszystkim życzliwy, cichy, hojny, opanowany, chętnie spieszący z pomocą każdemu człowiekowi. Dziecku, młodemu, poszukującemu, czy temu, który zmagał się trudnościami. Wspierający nie tylko w sferze ducha, ale także w sferze materialnej. Był ogromnie wrażliwy. Dzieciństwo miało młodość na trudne, bowiem jak wspomniałam, przez te drogę życia został sierotą. Po powrót który orzekł ojca, opuścił miejsce urodzenia i odszedł w inne miejsca, ale tam zaraz się był dobry klimat do dalszego rozwoju. Druga mama, jak Pietro niejednokrotnie wspomniał sam, wspomniał jego bliscy, była osobą dobrą, pracowitą, bardzo życzliwą. To też młody Roman traktował nowe miejsce wzrastania jako miejsce szczególne, jako swój własny dom i chętnie powracał tam jako gimnazjalista, jako uczennica, a potem jako kolega sekretarki, czy potem jako kawał. Tu spędzał ferie, świąteczne wakacje. A ponieważ jego kościoła miał daleko, dlatego w czasie pogody był proszony do pozostawania na plebanie, albo też udawał się do swojej siostrzenicy, której mężem był organista na miejscowej plebanii. I tam bardzo często, w chwilach pogody, ten młody Roman spędzał czas, pracował, przyglądał się pracy na plebanii. To też miało wpływ na jego dalsze powołanie. Ale jego twojemu się nie zdarzało. Starał się wydać inne wzorce naśladowania młodemu pokoleniu. I z mieleckiej pusty, z mieleckiego gimnazjum po 13 latach wspaniałego rozwoju szkoły, wspaniałego rozwoju pusty, bowiem wspomniał biografowi, że stąd zrodziło się wiele pokoleń kapłańskich, nie tylko kapłańskich, profesorskich i innych. Młodzież wstępowała w zakon, do seminarium duchowego nie tylko w Tarnowie, ale i w różnych częściach Polski. Wyjeżdżała także na misję, albo młodzi ludzie obierali sobie zawody nauczyciela, lekarza, albo najzwyczajniej byli prostymi, dobrymi, ale bardzo wymagającymi ludźmi w różnych zawodach. Ksiądz Maciej Kuzma po 13 latach zostaje powołany do Tarnowa, aby tam kontynuować swoje piękne dalsze dzieło. Warto tu wspomnieć, że zakończy biografię, że zostaje w 30, przepraszam, że odchodzi tutaj po 13 latach, a więc popatrzmy, 1907 przychodzi do Niemca, po 13 latach odchodzi, zostaje zanotowany w roku 1921, katechetą gimnazjum w Tarnowie i po roku czasu ma drugiego tytułu katedralnego w Tarnowie, następnie pancerzy w Tarnowie, a potem po śmierci biskupa Jana Pawła II zostaje oznaczony szeregiem dystynkcji zakonnych kapłańskich i zostaje zamianowany rektorem wyższego seminarium duchownego w roku 1936. Działania wojenne w roku 1939 sprawiają, że seminarium zostaje przeniesione do Łonia, do Żołotkarnowa i tam ksiądz Roman Siszko jako wychowawca młodzieży militar w momencie, kiedy będą marszowania, najpierw niech zabiła pomaśnie, a kolejno dam zawodowo się w roku. Rzeczywiście tak się dzieje. Los z kapłańskiego wręczyła w roku 1942 zostaje zabrany do obozu. Najpierw jest więziony w Tarnowie, a potem przewieziony do więzienia Matyłów w Krakowie. To jest, powiedzmy, rok 1942, a następnie do Oświęcimia. I tam ginie w Oświęcimiu, zamordowany przez okupanta. Ginie straszną śmiercią męczeńską. I tam kończą z numerem obozowym 69908. Umiera 12 października 1942 roku. Ginie w obronie kościoła, w obronie wiary. Świadomy tego, że odejdzie wkrótce, będąc w obozie,
krzyżowe podsumowanie swojego życia, żywne i niepożądane do mediów, do przyjaciół, kochanków, do osób bliskich. W listach tych dziękuję wszystkim za wszystko, przepraszam za to, co złe i prosi, aby dzieło rozpoczęte było kontynuowane, aby wszyscy kształtowali swoją osobowość dla Pana.